dyskusja o chodniku Jagiełły i było, czy ma się myć w wannie, czy ma być na koniu. I Kropa chciał... Zróbcie materiał, jak pan Darek przystał drzwi, ale on na dzisiaj przystał się otwiera. Nie, że to się otwiera. Bardzo proszę. Który prezydenta Cilandzkiego? Tutaj. Tu widzę, jest pan wojewódzki. Poza tym oni też idą tam bokiem i schodzą. To dwa, sala, w której odbywają się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. To jest mniejsza sala, zaraz wejdziemy do sali większej, natomiast ten pokój jest o tyle ciekawy, że tutaj mamy tablice, gdzie są różne informacje, które będą wywieszane radnym na co dzień. I tutaj są przede wszystkim szafki, w których każdy radny ma szafkę z nazwiskiem do tych szafek. Są to po prostu skrzynki pocztowe, tutaj wrzucane wszelkie materiały, listy, które przychodzą do radnych, projekty uchwał. Więc to jest taka wewnętrzna komunikacja w Radzie Miejskiej, tak samo jak w Sejmie. Tak i tutaj każdy radny ma swoją... Ktoś codziennie wyciąga. Jak codziennie ktoś wyciąga, to... Można tam coś włożyć. Można, tu od góry się wrzuca swobodnie. A kto może włożyć? Urzędnicy. Nie, tutaj ta korespondencja, która skierowana na jakiekolwiek nazwisko radnego, trafia do sekretariatu i się składa albo pocztą, to przychodzi do sekretariatu, albo osobiście. Natomiast już pracownicy Biura Rady Miejskiej rozdzielają korespondencję rad. Jak z korespondencją internetową, mailową? Ona przychodzi, ona jest kierowana albo bezpośrednio do radnego, albo przeze mnie. Ci radni, którzy mają własne konta internetowe, można kierować bezpośrednio. Ale są też adresy, Rada Miejska, Przewodniczący Rady Miejskiej. I wówczas to trafia do mnie i ja już dalej robię dekretację. Znaczna część radnych ma swoje konta i udostępnia je na stronie Urzędu Miasta i wtedy można bezpośrednio wysłać. Popularne, ale przewodniczący na rękę rady kierowanych rzeczy. Poprzez nie. I czy internet nie jest głównym, można powiedzieć, skrzynką kontaktową, jeśli chodzi ogólnie o radę. Natomiast ja jako radny na swój adres internetowy t.kaczczak@uml.pl otrzymuję bardzo dużo maili i sam odpowiadam. To jest druga sala, sala o numerze 106, to radni ten żargon, to te numery znają. Tutaj odbywają się posiedzenia komisji, które są bardziej liczebne, które liczą więcej radnych, bo sala jest większa i więcej miejsc. Ta sala również ma ten system do nagłośnienia, więc można mówić przez mikrofon i to wszystko jest nagrywane. Każda komisja jest nagrywana, jest wszystko rejestrowane, z tego jest robiony protokół. Można odebrać komuś głos. Ten guzik już bardziej, że tak powiem. Tak, przewodniczący komisji ma lepiej, bo może odebrać głos i komuś, kto mówi. Pójdziemy do małej sali obrad, a następnie do gabinetu przewodniczącego rady. Kilkanaście. Jedyne miejsce, gdzie w Łodzi można zobaczyć. Jakie miasta? To jest jedyne miejsce, gdzie się pamięta o tych miastach. W latach 1994 odbywały się sesje Rady Miejskiej. Obecnie sesje odbywają się na dużej sali, tam gdzie byliśmy. Z tamtego okresu w tej sali, muszę powiedzieć, pozostała tylko ten pulpit, te meble. Te meble pamiętają jeszcze rok 90. Natomiast w zeszłym roku ta sala była przebudowywana. W tej chwili ona jest salą narad, salą reprezentacyjnych spotkań. Tutaj odbywa się również spotkanie wigilijne łódzkich radnych. Na ścianie mamy tutaj zdjęcia, portrety honorowych obywateli naszego miasta. Natomiast najprawdopodobniej w tym roku przybędą kolejne, ponieważ rada będzie przyzwalała honorowe obywatelstwa, więc tych portretów już będzie więcej. Jest pani Czarna Kropa, również pan po Łodzi, na pana Mariusza Bogacza, za to, że nie stosuje regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie miasta, gminy. Proszę, dla niego ma tutaj osobiście regulamin. Gdyby zapomniał, że regulamin to jest swoista wystawą, którą uchwali
nasi wojarze miasta, czyli tutaj radni miasta Łodzi, i regulamin przede wszystkim powinni stosować nie tylko mieszkańcy, ale także i radni. Skoro on odpowiada za strefę płatnego parkowania, życzyłabym sobie, mieszkając 43 lata w Łodzi, doczekać Łodzi mojego dzieciństwa i chodzić po czym? Tak, zawodowo. Cały chodnik należy sprzątać. Mnie nie interesują jego zasługi jako osoby, która dzięki tej firmie duże wpływy do budżetu miasta wprowadziła, ale natomiast interesuje mnie to, że ja mam dosyć chodzenia po tym kolegie. Ja przekażę to panu radnemu. To jest dla niego. A kopia może być dla pana, kto się też zapozna z tymi zdjęciami. Ja się oczywiście zapoznam. Dobry. Małą rocznicę, bo chyba półtora miesiąca po wręczeniu Czarnych Krok wręczy pan taką symboliczną tabliczkę z nazwą ulicy Czarnych Krok w nadziei, że nasz spis będzie naprawdę podstawą do państwa reakcji. Znaczy ja powiem tak, ja Czarne Kropy mam u siebie tutaj na biurku i cały czas przeglądam je. To jest rzecz, z którą cały czas mam do czynienia. Radni listę Czarnych Krok mają, natomiast myślę, że tych ulic nie będziemy jednak takiej tworzyć. I mam nadzieję, że Czarne Kropy znikną jak najszybciej. Wszystko powiem. Najważniejszy w tym pokoju jest pan przewodniczący, ale radzę państwu zwrócić uwagę na ten zegar. On jest autentyczny, XIX-wieczny zegar. Nie wiem dokładnie z jakiego pałacu fabrykanckiego. Być może Heinzlów, którzy tutaj mieli swoją siedzibę, on pochodzi. I bardzo ładny jest ta postać, te dwie postacie, to jest Antygona prowadząca już ślepego Edypa. Ten zegar chodzi ładnie, bije. Naprawiony został, bo był uszkodzony. A poza tym tam nad tym zegarem, niech państwo sobie przeczytają, jest takie bardzo ładne, sprzed 200 lat, takie wezwanie do rajców, które myślę, że również i współcześnie warto o nim, żeby radni pamiętali, żeby obywatele też wiedzieli, że rajcy o tym pamiętają. No to niech pani przeczyta głośno. Tak to. Raj to urząd swój pełniąc, chodzisz do ratusza, pozostaw za drzwiami afekty, które przystoją jeno prywatnym osobom. Gniew, przemoc, przyjaźń, pokrętwo, nienawiść. Oblecz się wobec osoby publicznej, albowiem tak jak wobec innych. Ty postąpić zechcesz, sprawiedliwie albo niesprawiedliwie, taki ciebie boski wyrok czeka i jemu będziesz oddany.